że decyzja, co dalej, czy po raz 76 zmieniam downhilla na endurówkę, czy jednak zostawiam dwa, albo sprzedaję oba. Stay tuned. Witam serdecznie na kanale Downhill Ciężki Handel. Swoje rowery regularnie zamieniałem, zanim zacząłem przygodę z kręceniem filmów na YouTube, a jednym z nich był bohater dzisiejszego odcinka. Nie jest to dokładnie ten rower, ale miałem ten sam model z podobnego rocznika i bardzo długo żałowałem, że się go pozbyłem. Uczucie, jakie towarzyszyło mi, gdy ten rower trafił ponownie do mojego garażu, to coś jak zbić pionę ze starym dobrym kumplem, jakiego nie widziało się bardzo długo, a przeżyte razem chwile zostały w sercu na zawsze. Przed Wami Transition Patrol. Rama w rozmiarze L27 pochodzi z roku 2016, wykonana z aluminium, skok wahacza to jedyne 155 mm. Kokpit to gripy ODI, klamki Shimano XT, manetka X0, to wszystko zamocowane jest na karbonowej kierownicy Race Face, a ona z kolei do mostka tej samej firmy. Amortyzator to obecnie RockShox Lyric o skoku 170 mm. Mam podobny w voltage'u, ale muszę przyznać, że brak szerokości boost da się zauważyć. Z tyłu sprężynowy Cane Creek Double Barrel, bardzo fajny amortyzator, ale dla mnie troszkę za szybki w odbiciu. Może wpływa na to sprężyna 550, której zmuszony byłem użyć. Koła i piasty DT Swiss, najlepsza jakość w tym zakresie cenowym. Ogumienie obecnie Maxxis, jak nie lubię tych opon, tak akurat na tym rowerze dają radę. Napęd to korba SRAM X0, platformy DMR, przerzutka X0, 11 rzędów. Można by się przyczepić, że to nie Eagle, ale spróbujcie teraz dostać nową kasetę 12. Hamulce Shimano XT, czterotłokowe, dla mnie wystarczające, lubię ich zero-jedynkowość i łatwość obsługi. Mechanicznie rower jest w idealnym stanie, wizualnie kilka niegroźnych zadrapań. Wiem, że jest to trochę stary rower, są już jego dwie nowe generacje, ale mimo wszystko fajnie się na nim jeździ, nie tylko po ścieżkach, o czym przekonacie się w dalszej części filmu. Teraz zapraszam na edit z jazdy, ale zostańcie dłużej, bo to nie będzie jeszcze koniec. Zdążyłem wprowadzić kilka zmian i odwiedzić fajną miejscówkę, której jeszcze nie widzieliście na tym kanale, a ma ona potencjał i jest warta Waszej uwagi. Zapraszam na dalszą część filmu.
szybki update. Rower okazał się całkiem spoko, no to postanowiłem go troszkę sobie zupgrade'ować. Wymienię widelec, korby i parę innych rzeczy. Dlatego zapraszam Was na krótki timelapse z tej roboty. Później może zrobię jeszcze taki szybciutki bike check, może coś opowiem tak prosto do kamery. No i jutro wybieram się na jazdki z moim kumplem na fajną miejscówkę, dlatego ten film będzie troszkę dłuższy niż mogłoby się wydawać. Takie hopeczki. Co to było?